Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z opowieścią o aktorze, którego na pewno dużo osób kojarzy. Zagrał co prawda wiele epizodów, ról drugoplanowych, ale były to role, które naprawdę zapadały nam w pamięć i wiem, że ci, którzy mnie oglądają, często mówią: no, często tak mówisz, często tak mówię, ale jednak są aktorzy, którzy naprawdę dali nam się zapamiętać. I pan Wiesław Michnikowski do takich aktorów należał. Kto oglądał Seks Misję, ten chyba przyzna mi rację. Wiem, że pewnie ktoś się trafi, kto nie, ale wydaje mi się, że jednak większość powie, że faktycznie. Jej ekscelencja w tym wykonaniu to był majstersztyk. Zresztą był to aktor filmowy, ale także przede wszystkim teatralny. Podobno obdarzony niesamowitym poczuciem humoru, dusza człowiek i na dodatek bardzo pozytywna osoba. Dzisiaj Wam o tym opowiem. Chociaż w życiu przeżył naprawdę bardzo dużo, jego historia mogłaby być scenariuszem filmowym. Jak wielu aktorów, którzy przeżyli wojnę. Pan Wiesław przeżył wojnę, zrobił później karierę, chociaż początkowo w ogóle nie myślał o tym, żeby zostać aktorem, a pod koniec życia trochę narzekał na to, co ze światem artystycznym się podziało. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, to oczywiście serdecznie Was zapraszam, żebyście ze mną zostali do samego końca. A jak? Zaczynajmy! Wiesław Michnikowski urodził się 3 czerwca 1922 roku i był trzecim, tak zwanym późnym dzieckiem, bo miał o 16 lat starszą siostrę Irenę i 10 lat starszego brata Feliksa. I dlatego był dzieckiem rozpieszczanym, bo miał, można powiedzieć, czworo rodziców. Rodzeństwo się nim zajmowało, szczególnie uwielbiała go siostra. Chodziła ze mną na spacery. Za swoje pierwsze zarobione pieniądze kupiła mi w prezencie rower. Natomiast zarówno pan Wiesław, jak i jego rodzeństwo otrzymali staranne wychowanie. Rodzice mieli w zwyczaju codziennie czytać książki, przychodziły do nich nauczycielki. Ale mieli też pewne plany co do najmłodszego syna. Otóż mieli nadzieję, że ten zostanie księdzem. I choć do występów miał smykałkę już jako dziecko, wcale nie myślał o tym, że kiedyś zostanie aktorem. Jego występ w kościele, kiedy pewnego razu do wtóru organów zaśpiewał arię z Bajadery, odbił się szerokim echem i przyprawiał prawie o zawał jego mamę. To się zdarzyło w naszej parafii, w kościele Wszystkich Świętych. Biedna mama była tam nieco przerażona i szczerze mnie za ten wybryk zrugała. W ogóle miała ze mną sporo kłopotu, bo chciała, żebym został księdzem. W rodzinie miała dwóch stryjów, prałatów. A ja zszedłem na taką złą drogę. Wręcz się stoczyłem, śmiał się w 2005 roku. Ale nikt nie widział w panu Wiesławie przyszłego aktora oprócz polonistki. Już Wam kiedyś mówiłam, że te polonistki często mają nosa. To właśnie pani nauczycielka języka polskiego pana Wiesława wysyłała na wszelkie akademie i konkursy recytatorskie, z których zawsze wracał z sukcesem. Zresztą później dumna pani przychodziła na wszystkie jego spektakle, dopóki żyła, a żyła prawie 100 lat. Michnikowski natomiast od dziecka pasjonował się motoryzacją i w sumie myślał, że właśnie raczej będzie jakiś zawód techniczny wykonywał. Miał 17 lat, gdy na Warszawę spadły pierwsze niemieckie bomby i to właśnie ta nauka majsterkowania przy samochodach później bardzo mu pomogła. Po kapitulacji miasta zaczęły się poważne problemy z zaopatrzeniem, ale też zamknięto licea, gimnazja, pozostawiając jedynie niektóre szkoły zawodowe. I właśnie w jednej z tych, Państwowej Szkole Technicznej, uczył się pan Wiesław. Uzyskał dyplom technika budowy samochodów. Zrobił też prawo jazdy. Mimo wszystko staraliśmy się żyć normalnie. W Warszawie okupacyjnej krążył nawet taki żart, że idealiści uczą się polskiego, pesymiści niemieckiego, a realiści rosyjskiego. Warszawiacy nie tracili poczucia humoru. Czasem śmiał się także, że podczas okupacji tak naprawdę przeszedł test na aktora, bo musiał przed Niemcami niekiedy różne rzeczy udawać, a to, że żyje, jest dowodem na to, że robił to dobrze. Zamiłowanie do filmu zdobył też jednak będąc jeszcze nastolatkiem. Marzył momentami, że może jednak zwiąże swoją przyszłość z filmem, ale nie z aktorstwem. Chciał zostać operatorem. Wtedy też z maszyny do szycia i części kupionych gdzieś na targu skonstruował projektor filmowy. Ale w pewnym momencie oczywiście, jak dobrze wiecie, Warszawa się załamała i większość jej mieszkańców musiała opuścić stolicę. Michnikowski wraz z innymi trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd udało mu się przedostać do mieszkającej w Komorowie siostry. Pracował w tamtejszym szpitalu polowym. To były straszne czasy, a potem przyszli Rosjanie i znowu wyrzucono nas z domu.
Gdy mogliśmy w końcu wrócić, wszystko było rozszabrowane. Wtedy też postanowił po wojnie kontynuować edukację i tak wylądował w Lublinie na Politechnice. Ale też w 1945 roku przygotowywał spektakl w domu żołnierza. Byłem szeregowcem, który występował na wojskowej estradzie, mówił. I to był początek też jego kariery, bo tam wypatrzył go inny aktor, Karol Borowski. I tak pan Wiesław trafił do studia dramatycznego w Lublinie. W 1946 roku zdał egzamin eksternistyczny w szkole dramatycznej Karola Borowskiego w Lublinie. Uważał się głównie za aktora teatralnego i zagrał naprawdę w teatrze wiele znaczących ról, głównie w premierach Sławomira Mrożka. Przez wiele lat był związany z różnymi teatrami, z których na pewno wyróżnić należy teatr współczesny. Największe role zagrał także w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Popularność zdobył jednak jako gwiazda kabaretu. Oczywiście pojawiał się w telewizyjnym kabarecie starszych panów, gdzie wykonywał piosenki, które zna prawie każdy. Takie jak Wesołe jest życie staruszka, Jeśli kochać, to nie indywidualnie, Addio pomidory czy Inwokacja. Stworzył m.in. postać pana niedużego u starszych panów. Tworzył duet z Mieczysławem Czechowiczem. Należał także do kabaretu Wagabunda. Odnalazł się super na jego scenie. I kolejną przygodą był także kabaret Dudek. A każdy, kto go znał, mówił, że pokłócić się z panem Mieczysławem to naprawdę trzeba było mieć talent. Bo mówiono nawet, że miał pojednawczy charakter. Ponoć w ogóle się nie dąsał o nic. Nie był gwiazdorem, nie gwiazdorzył, zachowywał się świetnie i naprawdę można powiedzieć, że był człowiekiem do rany przyłóż. Jeremi Przybora wspominał, że Wiesław Michnikowski jest wzorem skromności, co przy jego talencie wydaje się dość śmieszne. A jego koledzy i przyjaciele ze sceny i planu filmowego zawsze mieli na jego temat wiele do powiedzenia, ale nigdy nie były to zdania krytyczne. A na dodatek ponoć te komplementy, które mu mówili, to sami byli z nich szczęśliwi, że je przekazują światu, że pan Wiesław po prostu był tak fajnym człowiekiem. Jezu, nie wiem, czy to powiedziałam po polsku, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu naprawdę chciało się z nim przebywać i pan Wiesław chyba nawet zdawał sobie z tego sprawę. Faktem jest, że mam bardzo dużo przejawów sympatii i mnie to cieszy. Niedawno spotkała mnie wielka przyjemność. Byłem na uroczystościach rocznicy przyznania Nobla dla prezydenta Wałęsy. Wpadliśmy na siebie i bardzo szczerze ucieszył się na mój widok. Powiedział, że mnie uwielbia. Odpowiedziałem mu, że z wzajemnością. Takie spotkania zawsze sprawiają, że robi się jakoś lepiej na sercu, mówił pan Wiesław. Natomiast pasja motoryzacyjna przydawała się także na planach filmowych. Pan Wiesław ponoć uwielbiał jeździć samochodem i nawet kiedy mógł korzystać z kaskaderów w różnych niebezpiecznych scenach, nie chciał tego robić. Na przykład w Niebieskim jak Morze Czarne zagrał dyrektora fabryki samochodów, występował za kółkiem na przykład w Gangsterach i Filantropach czy Piekle i Niebie. A w I ty zostaniesz Indianinem zadanie miał wręcz kaskaderskie. Miał zagrać zderzenie czołowe. I to ponoć było naprawdę ryzykowne, a kiedy kręcono te sceny, to ponoć warszawiacy łapali się za głowę, co to za wariat siedzi za kółkiem. I pan Wiesław nie musiał ryzykować, ale chciał. Krzyczeli za mną, o, kapelusz założył, jak jeździsz baranie? I tak przez kilkanaście dubli. Jeden z ustawionych na trasie milicjantów powiedział mi później, że gdybym spowodował wypadek, odpowiedzialność spadłaby na mnie. Nie pomogłoby mi żadne filmowe ubezpieczenie. Ale tak jak wam na wstępie powiedziałam, oprócz kabaretu głównie znamy pana Wiesława z ról drugoplanowych. Wianie Serce, Akademii Pana Kleksa, Gangsterach i Filantropach, Hydrozagadce, Halo Szpic Brudka, Niebieskim jak Morze Czarne, Upale, Piekle i Niebie, W Czterech Pancernych i Psie, czy Skutkach noszenia kapelusza w maju. Można więc śmiało wysnuć wniosek, że pan Wiesław nie do końca był, że tak brzydko powiem, zagospodarowany przez filmowców. Chociaż w Seks Misji zagrał rolę, która, tak jak wam powiedziałam, myślę, że zapadła wszystkim w pamięci i ponoć od razu się na nią zgodził, bo już w teatrze chciał zagrać kobiecą rolę. Uważał, że się do tego nadaje. I tak powstała jej ekscelencja. Było to nareszcie coś innego, zabawnego, podkreślał w Teletygodniu. Tym bardziej, że Erwin Akser, wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego, zawsze mi powtarzał, że powinienem zagrać starą kobietę. Właśnie dlatego dedykowałem jemu tę rolę. Każdą rolę komediową, również jej ekscelencję w Seks Misji, traktowałem niezwykle serio. Ale zapewne też wiele osób pamiętało jego głos. Chociaż w Seks Misji nie zawsze mówił swoim, jak wiecie, to był również świetnym aktorem dubbingowym. Papą Smurfem przecież!
Dla dzieci w teatrze radiowym bardzo lubiłem występować, mówił w wysokich obcasach. A oprócz tego w Harrym Potterze również się pojawia. W I nie ma mocnych, również, a wcześniej w latach 70. Proszę Słonia, Wielka Przygoda Bolka i Lolka, czy w cyklu o Leokadii. A w 1992 roku jako jeden z pierwszych aktorów wystąpił w reklamie, bo kiedyś się mówiło, że aktorom to nie przystoi w reklamach występować. Była to reklama makaronu Malma i dobrze, że pan Wiesław rozpoczął ten trend, bo reklamy przestały być aż tak drewniane. Miał ogromne poczucie humoru i często żartował z siebie, a nawet ze swojego wieku. Do Zakopania jeden krok, ironizował w wywiadach. I mimo wielkiej popularności nic przez lata się nie zmieniło. Nie korzystał z przywilejów bycia rozpoznawalnym aktorem. Nie przepadał za środowiskiem już w pewnym momencie, a nie dlatego, że coś mu w nim nie odpowiadało, tylko dlatego, że po prostu wolał spędzać czas u siebie. Po cichu, na spokojnie. Nie lubił rozdawania autografów i chodzenia na bankiety. To strasznie męczące. I niestety nie cenił też współczesnych kabaretów. A gdzie tam? Teraz w każdej wsi i mieście jest jakiś kabaret. Tylko, że tam nie tworzy się atmosfery, tam się po prostu opowiada dowcipy. W telewizji również nie udało mi się znaleźć żadnego programu rozrywkowego, w którym występujący popisywaliby się umiejętnościami aktorskimi. Tak zwanym składankom wystarczają w zupełności popularne piosenki, ewentualnie taniec. Skeczy, monologów czy piosenek, które byłyby jakąś aktorską scenką, w ogóle nie ma. I nie krył także, że czuł się nieco zapomniany przez środowisko filmowe pod koniec swojego życia. Rzeczywiście, zagrałem wiele ciekawych ról, wystąpiłem niemal we wszystkich premierach Sławomira Mrożka, a jedyne, co widzowie pamiętają, to Addio Pomidory z kabaretu starszych panów. Ale z drugiej strony mówił, że może i dobrze, bo nie widzi za bardzo dla siebie miejsca. Nie ma satysfakcjonujących dla mnie propozycji, a te, które mi proponują, to raczej są niepoważne, mówił w rozmowie z Teletygodniem. Niestety, w tym zawodzie wiele się zmienia i okazuje się, że gra ten, kto chce grać, a nie ten, który potrafi. Od czasu do czasu ponagrywam więc Papę Smurfa, a poza tym nie mam nic do roboty. Rozwiązuję krzyżówki. Ale ze skromnością do końca życia był za pan brat. Mówił, że jego sukces zdarzył się przypadkiem. Ja miałem szczęście, bo spotkałem znakomitych aktorów, ale teraz jest ich coraz mniej. To duże ryzyko w dzisiejszych czasach podejmować się aktorstwa. Zapytacie pewnie o życie prywatne. Wiem, że zawsze was to interesuje. Natomiast pan Wiesław bardzo chronił swoją prywatność. Z żoną Marią Anielą, zmarłą w 2009 roku, historyczką sztuki, wychował dwóch synów, Piotra, rzeźbiarza, i Marcina, który stworzył z ojcem książkę Tani Drań, którą wam polecam, jeśli postać pana Wiesława zainteresowała was bardzo, bo z niej dowiecie się naprawdę sporo i ja też z niej korzystałam, tworząc ten odcinek. Ostatni raz przed kamerą pojawił się w 2007 roku w jubileuszowym 300. odcinku Na dobre i na złe. Namówiła go do tego Barbara Kraftówna. Podobał jej się scenariusz, bo zagrali razem parę uciekającą z domu spokojnej starości. Na koniec swojego życia, tak jak wam powiedziałam, czas spędzał głównie w domu. Nie wytrzymuje już imprez, na których jest tłum ludzi, mówił w Teletygodniu. Męczy mnie, więc ich unikam. Nie przepadam także za spacerami, najlepiej czuję się w domu. Czasami wychodzę tylko na balkon, ale kiedy w książce syn spytał go, czy faktycznie wesołe jest życie staruszka, jak śpiewał przez lata, z czego jest przecież bardzo znany, odpowiadał. Szczerze? Cóż, dziś się już tak nie zachwycam wiekiem i może na tym skończę ten temat, mówił. Zmarł 29 września 2017 roku w Warszawie, w wieku 95 lat. Spoczął na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Cóż, nawet jeżeli nie jest aż tak wesołe to życie staruszka, jak przekonywał nas w piosenkach, to jednak każdemu życzę, żeby dożył tak wspaniałego wieku jak pan Wiesław, ponieważ w chwili śmierci miał 95 lat. I oczywiście jak zawsze dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali ze mną do samego końca, czyli też tak długo ze mną zostali. I pamiętajcie, że jak zawsze chętnie zobaczę się z wami w komentarzach. Natomiast w opisie i w pierwszym komentarzu zostawiam wam link do kanału Retro News, gdzie znajdziecie coś, co was powinno zainteresować, jeśli lubicie mój kanał, bo będą tam newsy retro, jak sama nazwa wskazuje, czyli będziemy wracać w krótszej formie do waszych ulubionych aktorów, gwiazd estrady, więc warto zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie więcej takich treści. A ja wam jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Pa!